Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś taki krótki film informacyjny. Mianowicie chciałem Wam powiedzieć, że na stronę z polecanymi zestawami komputerowymi dorzuciłem również polecane obudowy. Także mam teraz zestawy, zasilacze obudowy, jak i laptopy. Stworzyłem kilka przedziałów cenowych w każdym przedziale po dwie, trzy propozycje. Moim zdaniem, oczywiście, najciekawsze nie będę teraz Wam omawiał każdej z tych obudów, bo ten film trwałby za długo. Jak klikniecie w linka dotyczącego danej obudowy to wszystkie dane będziecie mieli tutaj techniczne podane włącznie z wymiarami, znaczy długością, kart jaka wam się zmieści w tych obudowach, wysokością chłodzeń chłodnicę, chłodnice, gdybyście chcieli instalować kolejne AIO i tak dalej dalej. Także pierwszy przedział od 250 do 250 zł. Pierwsza skrzynka Krux Astral za dokładnie dwie stówki i druga trochę droższa za 240 zł. Selenium PC v 2 tg Obie skrzynki mają panel z szkła. Ta pierwsza jeszcze posiada delikatne podświetlenie w postaci takich pasków RGB ARGB na przodzie, gdyby kogoś to kręciło. Bardzo podobna specyfikacja, bardzo podobne wymiary. Także każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Dalej, przedział do 300 zł. Tutaj też mamy dwie propozycje. Serentum PC Ventum VT4 VTG. Tutaj ważna informacja, żeby wybierać tą budowę z tym dopiskiem V, czyli nie VT4 TG, a tą właśnie VT4V, ponieważ w tej są cztery wentylatory 120 mm, także mamy o wiele lepszy przepływ powietrza. I druga propozycja to jest BitFenix nowa. Obydwie skrzynki mają panele z siatki, także dobra wentylacja. Obydwie mają po cztery śmigła w komplecie. Także moim zdaniem dość ciekawe propozycje. Dalej, propozycje do 400 zł, też dwie skrzynki. Pierwsza to Silentum PC RG6V TG i druga Genesis Irid 515 ARGB. Ta pierwsza również dostępna jest z podświetleniem ARGB, czyli adresowanym, ale trzeba do niej dopłacić około 60 zł. Natomiast Silentum PC jest obudową Troszeczkę bardziej przestronną od tego Genesisa. Wejdą wam, że raz dłuższe karty graficzne, wyższe chłodzenia na procesor i też co istotne, na górze zainstalować możecie chłodnicę 280 mm z grubszymi chłodnicami, czyli powiedzmy jakieś AIO w postaci Arktika Liquid Freezer 2. Obudowy do 500 zł. Też znalazła się propozycja Silentium PC SG7VTG. Tutaj wejdą wam już nawet 360 i na górę i naprzód. Także też, moim zdaniem, ciekawa propozycja. Siatka na przodzie i druga propozycja, troszeczkę mniejsza, bardziej kompaktowa. Be Quiet Pure Base 500 DX Black. Moim zdaniem, bardzo ciekawa skrzynka. Trzy dobre wentylatory 140 mm w komplecie. Pure Wingsy. podświetlenie ARGB. Poza tym, na przodzie, na tym, panele, na tym panelu przednim, macie jeszcze pasek z LEDami w środku. Gdyby ktoś to kręciło, ja robiłem recenzję tej obudowy, także możecie sobie na mój kanał zerknąć. Generalnie, wiele z, z tych propozycji, obudów, które znajdują się w tych propozycjach, e, były przeze mnie testowane. Także możecie sobie na mój kanał wbić i zobaczyć. Też taka jedna uwaga: tutaj w, w przypadku Purebase'a 500 DX. Specyfikacji czyli procent nie podaje, że zmieszczą wam się na górę 280, ale w niektórych przypadkach, w zależności od płyty, od tego jakie ma wysokie radiatory, jakie wysokie pamięci montujecie, 280 się zmieszczą. Także nie jest to być może oficjalne wsparcie, ale dać się czasem da. Obudowy do 600 zł. Tutaj mamy już Corsair 4000D Airflow. Też robiłem recenzję tej obudowy. Podaję chyba w kolorze białym, bo też taki jest dostępny. Dobra wentylacja, porządna jakość wykonania. Szkoda tylko, że mamy dwa wentylatory w komplecie, przód i tył, 120 mm. Ale generalnie dokupując jeszcze jedno, jedno czy dwa śmigła, naprawdę można stworzyć niezły przepływ powietrza. I druga propozycja to Fractal Design Meshify CTG, czyli panel z szkła. Wszystkie chyba obudowy w moim zestawieniu mają ten panel z szkła, to jest chyba już raczej standard w tym momencie. Co do tego Meshify'a, bardzo fajna, kompaktowa skrzynka. Nie zajmie wam dużo miejsca, gdybyście chcieli postawić ją, powiedzmy na biurku, nie jest ona być może nie należy do najtańszych, ale naprawdę fajna, dobrze wentrowana, dobrze filtrowana. Wsparcie dla kulerów Ają. Jak mówię, tutaj jeżeli chcecie poznać pełną specyfikację, nie będę teraz ją omawiał, bo to nie ma sensu. Klikacie po prostu sobie w linka i wszystko macie podane jak na dłoni. Coś internet się dzisiaj mówi. Ok, dobre. To jedziemy, to jedziemy. Dalej, aha, trzecia propozycja jeszcze w tym przedziale cenowym to Fantex Eclipse P500A. Również robiłem testy tej obudowy. Bardzo fajnie, dobrze wentrowana skrzynka. Tutaj minus jest tylko taki, że panel przedni posiada siatkę i nie ma dodatkowo żadnego filtra, także troszeczkę częściej trzeba będzie ją w środku czyścić. Ale poza tym, naprawdę ciekawa obudowa. Dalej, 600-700 zł. Tutaj jest złe zdjęcie, widzę, trzeba będzie to zmienić. NZXT 710 a może Wam pokażę, jak ta budowa wygląda. O, to jest coś takiego. Fajna, naprawdę fajna pod kątem designu. Być może, wentylacja nie jest najlepsza, jakiej można byłoby się spodziewać, ponieważ otwory wentylacyjne mamy tylko na bokach. Na przód jak widać, jest zabudowany. Ale gdyby ktoś chciał zbudować sobie w niej kastomowy układ chodzenia cieczą, no to może być to, to dość ciekawa propozycja. Dobra jakość wykonania, różne kolorystyki do wyboru łatwy montaż podzespołów, demontowalne treje na przykład chociażby do montażu chłodnic czy też wentylatorów czy kolorów AIO. Także moim zdaniem całkiem spoko. I druga to Fractal Design defined 7. To jest akurat wersja kompakt czyli troszeczkę mniejsza od tej standardowej. I też warto wspomnieć, że mamy tutaj wyciszenie w postaci mat bitumicznych. Także, także skrzynka dla osób, które są bardziej uczulone na kulturę pracy swojego peceta. I taki rodzynek można powiedzieć, Li PC011DX. Skrzynka moim zdaniem typowo pod watercooling, cooling, czyli podchodzenie wodne, czy też liquid, liquid cooling, jak to woli. W niej można zbudować własny kastomowy układ. Na przodzie, jak widać, mamy szkło, i nie mamy możliwości zainstalowania w ogóle wentylatorów. Te znajdują się gdzieś tutaj na boku. Także to montujecie czy wentylatory, czy też chłodnice. Dlaczego pod terkulink? Ponieważ tutaj raz, że ona jest dwukomorowa, także ta komora, gdzie montujemy płytę główną, nie ma zbyt dużo miejsca na wysokie chłodzenia na procesor. Mówię o powietrznych. Stąd też mm, lepiej użyć tutaj albo właśnie kulera IO, albo ewentualnie zbudować swój własny układ chłodzenia. Także taka ciekawostka, no ale dla osób, które czymś takim się jarają, moim zdaniem powinna ona znaleźć się w tym zestawieniu. Dalej, obudowy od 700 do 800 zł, Kuler Master HP500P. H500P, przepraszam, H500P. Bardzo dobra wentylacja, dwa duże śmigła, 180 mm, jak się nie mylę, na przodzie, czy nawet 200 mm, zaraz sprawdzimy, bo już nie pamiętam, powiem Wam szczerze. 200 mm, 200 mm. Siatka, także no, dobry przepływ powietrza, dobre temperatury. design może się podobać lub też nie, to już sami musicie ocenić. pocietań RGB na tych przednich śmigłach. Obudowa bardzo przestronna, sporo może pomieścić, także i wysokie chłodzenia. Również można się pokusić o zbudowanie układu chłodzenia cieczą. Długie karty graficzne, zobaczcie, aż do 412 mm. Także każda praktycznie dostępna na rynku Wam wejdzie. I chłodzenia powietrzne 190 mm. Nie wiem, czy takie nawet są. Podejrzewam, że... Znaczy, ja takiego nie widziałem, ale być może coś by tam się znalazło. Dalej, druga, druga, druga propozycja. Język mi się plącze, muszę sobie tutaj zaraz popić wody. To Fractal Design Torrent Compact czyli ta mniejsza odmiana, odmiana torenta. Skrzynka bardzo dobrze wentylowana. Dwa wentylatory 180 mm na przodzie. Są dostępne różne wersje tej obudowy. Bez panelu z hartowanego szkła, z podświetleniem RGB, bez podświetlenia itd. Ja wybrałem akurat tą bez podświetlenia. Także dwa duże wentylatory 180 mm na przodzie. Możliwość instalacji wentylatorów na dole i też na tyle. Nietypowy design, bo zaślecz montujemy na górze, ale dzięki temu, gdybyście na, przykład na dole jeszcze posadzili jakieś dwa śmigła 120 mm czy 140 powiedzmy, no, to wtedy zyska na tym bardzo dużo karta graficzna, dokładnie temperatury karty graficznej. Mega dobre ofiltrowanie, łatwy dostęp do filtrów, porządna jakość wykonania. Jednie co to, gdybyście montowali w tej obudowie na przodzie IO, a tylko tu jest możliwość zainstalowania takiego chłodzenia, no to musicie zwracać uwagę na długość kart graficznych, bo wtedy nie wejdą wam powiedzmy, takie dłuższe powyżej 270 mm. Także trzeba mieć to na uwadze, wszystko macie tu ładnie opisane, jak to wygląda. Gdybyście chcieli te śmigła, na przykład 180 mm przerzucić na spód, no to wtedy musicie, znaczy skazani jesteście tylko i wyłącznie na standard płyty Micro ATX, bo w innym przypadku będzie, wentylatory będą haczyły o płytę. Ja robiłem reczkę, testy tej, tej obudowy niedawno u mnie na kanale, akurat w wersji białej, no bo też wersja biała jest dostępna, także możecie sobie zerknąć. Obudowy do 1000 zł, tutaj no musiała się znaleźć z pewnością Be Quiet!, Silent Base 802, bardzo fajna obudowa, pomieści nawet chłodnicę 420 mm naprzód przód, 360 na górę, nawet takie grubsze, bez problemu, można spokojnie w niej zbudować własny układ chłodzenia cieczą. Co jest bardzo fajne, to mamy wymienialny panel przedni i górny, czyli gdybyście chcieli być ukierunkowani na przepływ powietrza, wtedy zakładacie panel siatki, a jeżeli chcecie ukierunkować się na ciszę, wtedy zakładacie panel pełny. Ja polecam jednak tej siatki, ten siatki, bo robiłem testy tej obudowy i naprawdę nawet z tym panelem jest cicha, a do tego bardzo przewiewna dobre temperatury. Jak to na ta przystało, bardzo dobra jakość wykonania. Trzy wentylatory 140 mm w komplecie. Pure Wingsy. O, proszę, tu nie wiem, jak nawet robił coś, jakieś testy z tą obudową. Oczywiście sobie zerknąć. Także bardzo przestronna, pomiesi długie karty graficzne, wysokie chłodzenia. Jak mówię, własny układ chłodzenia cieczą, czy też duże kulery. AIO. Kolejna to Corsair 5000D Airflow. Są dostępne, tak samo jak w przypadku 4000D, obudowy z zabudowanymi frontami, czy też z poświetleniem RGB. ARGB dokładnie, ale ja wybierałem tylko wyłącznie z takimi perforowanymi, perforowanymi panelami, ze względu na wentylację. I ponownie, no, w skrzynce, która tania nie jest, bo kosztuje 9,5 stówy, no mamy tylko dwa wentylatory 120 mm. Także to jest minus tej obudowy i trzeba będzie jakieś śmigła dwa dokupić ale nawet na tych dwóch standardowych wentylatorach spokojnie będziecie mogli utrzymać niskie temperatury podzypołów, nawet tych bardziej wydajnych. Dalej, moja ulubiona skrzynka, przez długi czas ją miałem, jest to Fantex N2 Evolve X RGB. Być może nie grzeszy jakąś super wentylacją, aczkolwiek tragedii nie ma, ale jest bardzo pojemna. Zmieści Wam duże chłodnice, 420 nawet milimetrów, możecie zamontować w niej nawet dwa zestawy komputerowe, jeden standardowy, drugi mini-TX, gdybyście na przykład jednego używali do streamowania, drugiego do grania. Oczywiście tam trzeba parę akcesoriów do tej obudowy dokupić w tym momencie, gdybyście to chcieli robić, ale jest taka możliwość. Także bardzo pojemna skrzynka, mega zarządzanie, rozwiązane zarządzanie kablami, zwłaszcza, że mamy dwa panele z hartowanego szkła po obydwu stronach. Także, o, tutaj widać to dobrze. właśnie, Takie są zabudowane panele znaczy takie klapki, które te kable czy też przewody zakrywają. Naprawdę bardzo fajna. Ja mogę polecić, jeżeli macie do wydania no, tysiaka. Aczkolwiek pod kątem wentylacji, gdybyście jednak tutaj na to byli, chcieli się kierować, no to jednak polecałbym BigWayta Silent Base 802. I teraz tak, powyżej 1000 zł, dwie obudowy, trzy obudowy. Mamy trzy obudowy. Pierwsza z nich Torrent, ale już w tej standardowej wersji, czyli ta duża. Też robiłem recenzję tej obudowy. No tutaj mamy tak. Trzy wentylatory 140 mm na spodzie, dwa 180 mm na przodzie. Także mega niskie temperatury wszystkich podzespołów, zarówno karty graficzne, jak i procesora. E, pojemna skrzynka. E, tutaj... Jeżeli zamontujecie cooler iO na przodzie, a jest taka możli znaczy możliwość, jest tylko i wyłącznie montażu go na, na, na przodzie obudowy, bo no na górze raczej nie ma miejsca, na dole nie możecie, ponieważ pompa będzie po wyżej chłodnicy. także Tak się nie robi. To wtedy te dwa wentylatory 180 mm w komplecie przerzucacie sobie na spód. Ja mam tak u siebie zrobione to, bo używam tej obudowy w prywatnym komputerze i wrzuciłem je sobie na spód. I w tym momencie mam mega niskie temperatury na procesorze, bo i o 360 mam zamontowany na przodzie i mega niskie temperatury karty graficznej. Te obudowy dostępne są w różnych wariantach z panelami pełnymi, ze szkła. No tutaj są też dwa panele z hartowanego szkła po obu stronach. Aczkolwiek co do zarządzania kablami, no to rewelacji nie ma. O proszę, jest tutaj nawet moja recenzja, czy też test, jak to woli. Rewelacji nie ma z zarządzaniem kablami, trzeba troszkę się pomęczyć, żeby to ładnie poukładać, ale też nie można powiedzieć, że jest tragedia. Na pewno pod kątem designu wyróżnia się spośród tłumu. Nie ona się podoba, nie każdemu oczywiście mówi, musi. No i naprawdę mega przepływ powietrza. I aż 5 wentylatorów, i do dużych wentylatorów, dorzuconych w komplecie. Dalej, Corsair 7000D. Tutaj macie trzy śmigła, 120 mm dorzucone w komplecie. Też panel wykonany z metalu, ale perforowany. Dobrze obudowa jest filtrowana, pomieści wam duże chłodzenia ion na górę, na przód. Czy też możecie zbudować własny układ kastomowy własny czy też customowy, jak kto woli układ chłodzenia cieczą. Nie będzie z tym najmniejszego problemu. Także budowa bardzo przestronna, w różnych kolorach czarnym i, znaczy, w dwóch kolorach czarny i biały dostępna. Każdy może wybrać coś dla siebie. Bardzo dobrze wyposażony panel wyjść. 4 USB 3.0, do tego USB typu C. To się do mnie dobija, e, także no, no, no fajnie. I też są dostępne te skrzynki na przykład z panelem, znaczy z pocieczeniem RGB, ale wtedy macie panel z hartowanego szkła jest ograniczony czysty powietrza. Stąd też po, powtórzę się. W przypadku obudów Corsair wybrałem tylko te z dobiskiem Airflow, bo moim zdaniem są o wiele lepsze. Aczkolwiek, jeżeli ktoś stawia też na wygląd, no to wtedy wybieracie sobie powiedzmy tą skrzynkę z podświetleniem. One też będą droższe, bo tam mamy na razie e, RGB czy też ARGB, a do tego mamy takiego konkretnego huba Commander. Dokładnie, Corsair Commander XT, bodajże tak Core XT tak to się nazywa, także to też podbija cenę tej obudowy. I ostatnia propozycja. Bequite to nie jest żadna nowość na rynku, już ta budowa ma troszeczkę 2-3 lata, bym powiedział, można nawet więcej. Ale bardzo przestronna. Też podcastomowy układ chodzenia cieczą, własny układ chodzenia cieczą, jak najbardziej się nada. Dobra jakość wykonania, fajna stylistyka, nie każdemu oczywiście musi się podobać. Hmm, podświetlenie RGB. I co też fajne, to odwracany tray od płyty głównej. Także możecie sobie, że tak powiem, komputer zamontować do góry nogami, jest taka możliwość. Gdybyście chcieli, ona robiłem też testy tej obudowy, tak robiłem. No, faktycznie przypominam sobie. I kolejny bardzo fajny bajer to ładowarka indukcyjna czy też bezprzewodowa, jak to woli, na górze. Także możecie sobie smartfona podładować. To mi się akurat w tej skrzynce bardzo, bardzo podobało. I też wyjątek, jak na dzisiejsze czasy, możecie zainstalować sobie napędy czy, hmm, w tej obudowie, czyli na przykład jakiś tam napęd CD, czy też na CD, tracinie nie tutaj, ale jakiś DVD, czy też Blu-ray. Rzadko to się, jak mówię, teraz zdarza, no, a tutaj jest taka opcja. No, i też mamy wyciszenie w postaci mat bitumicznych na panelu przednim, górnym i bocznym. Tak, żeby zredukować maksymalnie jakiś tam hałas, który z, ze środka tej obudowy się dostaje. Trzy śmigła, jak widzę, w komplecie panel z szkła, rzecz jasna duża możliwość, jeżeli chodzi o instalację dysków 3,5 cala, no raczej teraz nikt tego nie używa, a jeżeli już to rzadko, ale gdyby ktoś na przykład, nie wiem, chciał jakiś serwer w tej obudowie stawiać, być może ktoś chciałby, no to to, to też jest taka możliwość, bo sporo właśnie takich klatek na dyski, aczkolwiek one będą ograniczały troszeczkę długość karty graficznej. Jak mówię, nie będę się skupiał na każdej z tych obudów, bo ten film trwałby po prostu bardzo długo, nie ma sensu, także macie propozycję od 250 do ponad 1000 złotych. Jak mówię, wybrałem te najciekawszy moim zdaniem. Napiszcie co na ten temat sądzicie, czy może byście coś tutaj dorzucili od siebie. E, także chętnie poczytam wasze komentarze. E, I co? Linka oczywiście do polecanych no, z całej strony, z polecanymi zestawami, laptopami, zasilaczami, obudowami. Macie w opisie tego filmu. E, wrócę jeszcze na chwilkę, tylko dosłownie na, do zestawów. Polecanych zestawów no, jest dobry okres, żeby kupić kompa, bo ceny poleciały w dół. Jest niezła dostępność kart graficznych. Nie wiem jak długo to się utrzyma, bo widzicie, co się dzieje z walutami, te szaleją. Także, moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Przypomnę, polecane zasilacze, polecane budowy, polecane laptopy i polecane zestawy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.